wpadło na to, żebym ja zacząć, więc ja przywituję się, przywitowywuję się. Dzień dobry. Mamy nadkomplet dzisiaj na kanapie, ale to nie jest zabieg, który był planowany, ponieważ on tu przyszedł i nie życzy sobie, by go wypraszać. Ja nawet nie próbuję, ponieważ mam cały czas pazura wybitego w kolano kontrolnie. Ale podobno produkty z kotami sprzedają się lepiej, to może to będzie najbardziej chwytliwy odcinek kanapy. Tak, mam nadzieję, że psiarze nie czują się w tym momencie jakoś zaniedbani i zdyskryminowani. On tu po prostu wszedł. Z nim się nie dyskutuje. To jest placek. Nie wiemy, co jeszcze placek tu wyczyni. No dobra, ale nie o placku miało być. Bardzo nie umiemy zacząć, bo bardzo dawno nie robiłyśmy kanapy, bo życie było przeciwko nam i chociaż bardzo chciałyśmy, ale bardzo nie miałyśmy jak. Mamy plan i mamy nadzieję, że ten plan nam trochę pomoże ogarnąć przede wszystkim własne emocje, gdyż mamy stres. Mamy stres, mamy tak. Zrobiliśmy mnóstwo różnych rzeczy, żeby nawet nie umiałyśmy uruchomić programu do nagrywania. Tak. Dobrze, spróbujemy temu stresowi jakoś się nie dać i jednak coś sensownego być może powiedzieć. Chciałybyśmy rozpocząć może cykl? Udałoby się nam stworzyć cykl, który będzie poświęcony w ogóle rozwojowi osób w spektrum autyzmu. Tylko w takiej wersji kanapowej. Spróbujemy to zagadnienie poprzedstawiać małymi porcjami, w nadziei, że będzie to przydatne dla innych osób, dla innych rodziców być może, czy innych dorosłych. Dziwna to jest sytuacja, już nieraz żeśmy o tym mówiły, że mamy taki trochę jakiś taki konflikt wewnętrzny, ponieważ naszym zdaniem to są tak dla nas już oczywiste rzeczy, że często zapominamy o nich mówić, a potem się orientujemy, że to jest istotne i ktoś może nie wiedzieć. A poza tym czasami mamy takie wrażenie, że ciągle o tym gadamy i że wy już nie chcecie o tym słuchać, a potem reflektujemy się, że ciągle przychodzicie nowi i wy jeszcze tego nie słyszeliście. Także no, spróbujemy o tym rozwoju w jakiś prosty sposób powiedzieć, w takiej nadziei, że właśnie osoby, które być może po raz pierwszy mają taką okazję, aby obejrzeć ten nasz kanapowy filmik, to sobie coś być może nowego odnajdą w tej porcji wiedzy, którą przekażemy. A dla osób, które już znają kanapy, być może będzie to też przydatne, choćby przez to, że być może jakiś kawałek wiedzy poukłada się na nowo w głowie i przyjdą z tym jakieś refleksje. Ja też czasami mam takie własne doświadczenie, że nawet jak coś wiem, to czasami potrzebuję sobie coś przypomnieć, nie? Potrzebuję jeszcze raz to usłyszeć, bo czasami się gdzieś tak mocno zapętlę w pewnych rzeczach, które są bieżące, że zapominam o oczywistych oczywistościach. A poza tym czasem jest tak, że my coś wiemy, ale potrzebujemy, żeby ktoś to wypowiedział na głos, żeby nam się zbudowały odpowiednie pojęcia, żeby umieć sobie to właśnie jakoś ponazywać, to co wiemy w swojej głowie. Także no takie cele nam przyświecają, zobaczymy co nam z tego wyniknie, ale generalnie hasłem teraz będzie rozwój. Oczywiście nie będziemy też omawiać całego rozwoju. Dzisiaj wzięłyśmy sobie kawałek, bo jednak wiemy, że długich filmów nikt nie ogląda. Umówmy się, nikomu się nie chce, albo nielicznym się chce. No poza tym jak się ma tylko 15 minut czasu między jedną rolą na przykład rodzica taksówki, a rolą rodzica kucharza, no to czasem jest tylko chwila, żeby coś pooglądać, nie? On mnie rozprasza bardzo. Robi coś. Robi rzeczy kotem. Ułóż się. No, już. Tak, leż sobie tak tej stópkę i umilaj nam czas. Także małymi krokami, krótkimi mamy nadzieję, takimi dawkami spróbujemy ten rozwój i to skomplikowane w ogóle zagadnienie rozwoju osoby w spektrum autyzmu jakoś Państwu Wam przybliżyć. Dzisiaj chcę mówić o dwóch takich głównych rzeczach, które dla nas wydają się taką chyba podstawą, takim fundamentem myślenia o rozwoju w spektrum, takich dwóch cechach charakterystycznych. I pierwszą rzeczą, od której chcemy zacząć to, że osoby w spektrum autyzmu mają inaczej od samego początku swojego życia, mają inaczej, jeśli chodzi o to, w jaki sposób kieruje człowiek swoją uwagę. A mianowicie, człowiek w spektrum autyzmu ma jakoś taki, jak to mówię, wgrany moduł rozwojowy do głowy, że głównie jego uwaga ukierunkowuje się na
obiektach, zjawiskach, faktach czy analizowaniu faktów, obiektów, zjawisk. Natomiast osoby nieautystyczne od samego początku swojego życia mają uwagę skierowaną na zjawiska społeczne. Tak w bardzo dużym uogólnieniu. Czy to jest ten moment na te przykłady? Nie, powiedzmy o drugiej różnicy, a potem będziemy już opowiadać o przykładach, co ty na to. Dobra. To ona robiła plan. Ja powiedziałam pierwszą, to ty powiedz drugą. A ja się odstresuję w tym czasie. Dobrze. Drugą zasadniczą różnicą pomiędzy większością ludzi a tą autystyczną częścią ludzi jest tak zwany indywidualny profil sensoryczny. Dość często spotykamy się z tym, że ludzie w spektrum, a ci młodzi głównie, w sensie dzieciaki, trafiają na tak zwaną diagnozę integracji sensorycznej i wychodzi tam im całe mnóstwo różnego rodzaju nieprawidłowości, niedowrażliwości, nadwrażliwości. Nie chcemy tego roztrząsać, od tego są specjaliści. To jest i trochę nie chcemy wchodzić w te kompetencje. To, co dla nas jest ważne, żeby powiedzieć, to, że jakby ta cała teoria o integracji sensorycznej powstała tak naprawdę w latach 70. ubiegłego stulecia i warto o tym pamiętać. Natomiast ludzie w spektrum charakteryzują się dość taką indywidualną sensoryką, to znaczy, że jeśli chodzi o kwestie odczytywania różnego rodzaju bodźców z otoczenia przez ciało i umiejętność ich przetwarzania w głowie, bardzo trudno jest spotkać dwie osoby, które będą miały tak samo. Zgodzisz się ze mną? Zgodzę się z tobą i jeszcze dorzucę do tego, że ta indywidualność sensoryczna, ona dotyczy tak naprawdę wszystkich ludzi na świecie. Przy czym w tej populacji osób nieautystycznych, a jest to populacja zdecydowanie większościowa, to są różnice w tym, jak słyszymy, jak odbieramy słuchem, jak odbieramy wzrokiem, jak czujemy. Natomiast jest bardzo wiele jednak podobieństw, pomimo całej różnorodności. Natomiast w populacji tej tak zwanej autystycznej, no to w zasadzie to jest jedna wielka różnorodność, choć czasem też możemy zaobserwować różne podobieństwa. I to zarówno podobieństwa osób autystycznych do siebie w ich percepcji, jak i podobieństwa osób autystycznych do osób nieautystycznych. Czyli wśród osób nie na spektrum również mogą być osoby, które na przykład są bardzo wrażliwe słuchowo. Dużo bardziej niż ich odpowiedniki, rówieśnicy w ich jakby grupie rozwojowej. Także to jest taki temat trochę mocno zagmatwany, natomiast rzeczywiście ta indywidualność sensoryczna u osób w spektrum bywa dość mocno, że tak powiem, spektakularna i trochę chyba niefortunnie wciąż w umysłach wielu ludzi jest to postrzegane jako, jakby tak zbiorczo, jako rodzaj jakiegoś zaburzenia. My Was zachęcamy do tego, żeby pooglądać sobie ten kawałek, być może w Waszych dzieciach, w Waszych uczniach, w Waszych partnerach, w sobie. Nie pod kątem, co jest ze mną nie tak, z nim nie tak i co jest w ogóle nie tak, tylko jest inaczej. A jak, naszym zadaniem jest to odkryć. Jak on w ogóle ma na przykład, nie? Albo jak ja w ogóle mam. To jest w ogóle cały kawałek bardzo fajnej takiej ścieżki poznawczo-rozwojowej, którą można robić w swojej rodzinie. Tak mi się wydaje. W sensie taka przygoda trochę, nie? A przynajmniej ja tego tak, ja to tak doświadczam, nie? Że możemy w naszej rodzinie sobie gadać o tym, bo jak jest, nie wiem, pieczemy ciastka, bo mi to na przykład przeszkadza, że cukier mi wchodzi pod paznokcie, a komuś przeszkadza to, że się to przykleja do palców. No, uwielbiam dotykać mąki, a ja nienawidzę dotykać mąki, bo to jest niefajne. I to się przykleja. To jest w ogóle, ja tak sobie myślę o tym, że to gadanie o własnym tym takim profilu sensorycznym jest fajnym podłożem do budowania też relacji w rodzinie, nie? W tym bezpiecznym takim środowisku naszym najbliższym, bo możemy gadać o różnych rzeczach, które są dla nas ważne, z drugiej strony możemy pokazywać sobie nawzajem, że jesteśmy dla siebie ważni i to jest mega fajne, ale to jest też mega przydatne do życia. Ja myślę sobie, że my to w ogóle rozwiniemy, to zagadnienie, w myśl na kolejnych kanapach, kiedy będziemy bardziej sobie oglądać ten rozwój już w takim kontekście, jakby jak wspierać ten rozwój. Dziś chcemy Wam dużo powiedzieć, znaczy dużo, właściwie dużo treści chcemy zrobić jak najmniejszym kosztem czasowym i słownym, ale chcemy Wam przekazać jakby najwięcej tych takiego merytorycznego, takiego fundamentu, żeby potem z tego sobie
iść dalej w jakieś kierunki, to w takim razie co robić, żeby wspierać. Natomiast żeby to móc zrobić, to my musimy najpierw wiedzieć. Ale też to, co ważne jest o tym kawałku sensorycznym, bo czasami, kiedy mamy takie doświadczenie z badania profilu sensorycznego, jakkolwiek to by brzmiało i nie brzmiało w praktyce, to mamy jakąś opinię z tego i możemy przeczytać, że ten człowiek jest podwrażliwy w takim zakresie, a nadwrażliwy w takim zakresie, ale to tak do końca wcale nie jest. To znaczy, jak mamy taką opinię i taki opis tych wrażliwości i nadwrażliwości, to najczęściej dotyczy stanu tej osoby w momencie badania. Dlaczego? Dlatego, że umiejętność przetwarzania, nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, umiejętność przetwarzania, czy w ogóle możliwość przetwarzania bodźców, zależy od tego, w jakiej kondycji w danym momencie jesteśmy. Generalnie w ogóle nasze przetwarzanie bodźców jest bardzo mocno i silnie związane z naszą emocjonalnością. Jedno na drugie ma ogromny wpływ, ale tak naprawdę emocje mają bardzo duże znaczenie w tym, jak my odczuwamy świat. I myślę sobie, że to jest doświadczenie każdego człowieka na tej ziemi, że w momencie, kiedy jesteśmy w jakiejś takiej harmonii i dobrym stanie emocjonalnym, mamy pozapewniane, zaspokajane potrzeby i jest nam dobrze, to nasza percepcja, nasze przyswajanie bodźców jest w miarę stabilne. W momencie, kiedy dzieje się nam coś w emocjach, niech to będzie na przykład stres, nagle może się okazać, że nasza percepcja sensoryczna zaczyna działać inaczej niż zwykle i na przykład być bardziej wrażliwa albo mniej. Jak jesteśmy sobie przy tym temacie, to myślę, że możemy już z tymi naszymi przykładami spróbować wyjechać, żeby zobrazować w ogóle tak naprawdę, o co nam chodzi. Możemy sobie taki przykład wymyślić. Jest sporo takich osób, które mają trudność z dźwiękami jedzenia. To jest temat szeroki, można by było, myślę, zrobić 3 kanapy w ogóle tylko na tym. O, Asia zobrazuje. Chrupki chrupią bardzo mocno. I może tak być, że jest mi tak głośno z tymi chrupkami, że przeszkadza mi zarówno to, jak je moja przyjaciółka chrupki, ale też może mi to bardzo przeszkadzać, jak sama sobie jem te chrupki, bo to wszystko tak strasznie słychać. I to jest zresztą częste doświadczenie różnych osób właśnie w spektrum autyzmu. I jakoś tak się dzieje, że my bardzo często jemy chrupki w swoim towarzystwie, mimo że nie mamy dobrze z dźwiękami chrupania, ale jednak mimo wszystko cała atmosfera, która się zadziewa, kiedy jesteśmy i sobie tam coś robimy na przykład fajnego, powoduje, że na przykład ja nie mam problemów z tym, jak Asia chrupie chrupki. Ale kiedy na przykład jestem bardzo zmęczona i zestresowana i jest mi źle, to już nawet o chrupkach nie ma mowy. Nie ma mowy o żadnych dźwiękach jedzenia. I to wiele osób może mieć podobne doświadczenia, że właśnie kiedy jestem w dobrej kondycji, to w sumie aż tak strasznie nie jest z tym chrupaniem czy tam jakimś innym dźwiękiem związanym z jedzeniem. A kiedy jest mi źle, to każdy odgłos nagle powoduje, że jestem w totalnym napięciu i wszystko słyszę jeszcze bardziej i jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Z tymi dźwiękami też bywa taka historia, na przykład w klasach szkolnych, że jak to jest, to dziecko jest takie wrażliwe i tak mu dźwięk przeszkadza, a jednocześnie może iść do sali zabaw i wtedy mu ten hałas nie przeszkadza. Albo jak jest starszym człowiekiem, to idzie na jakiś koncert ulubionej muzyki, gdzie są dźwięki takie, że ledwie można wytrzymać. No, koncerty do cichych nie należą, te szczególnie rozrywkowe. No i tam wytrzymuje, a w klasie szkolnej to przeszkadza mu, że drugie dziecko, które siedzi obok niego, kartki w zeszycie przekłada. Jak to jest możliwe? I może tak być, że człowiekowi przeszkadza hałas w klasie szkolnej albo w grupie przedszkolnej do tego stopnia, że nie może wytrzymać i musi bić, ale gdy idzie na koncert, to nikogo nie bije. A jest tym samym człowiekiem i nie przechodził jakiejś skomplikowanej terapii swojego zmysłu słuchu. Za to właśnie odpowiada nasza kondycja emocjonalna i to, jak nam jest właśnie w naszych emocjach i potrzebach. Ja na przykład zaobserwowałam po sobie, generalnie nie przykładam za dużego uwagi za dużej do porządku w domu, natomiast zauważyłam, że jak jestem bardzo, bardzo zmęczona i mam dużo rzeczy do zrobienia,
to bardzo przeszkadzają mi przedmioty, które są porozkładane w domu, nie? Do tego stopnia, że potrafię nie umieć zrobić już nic, kompletnie, nie? Jestem w stanie się wyłożyć i kiedyś popłakałam się, bo piasek był rozsypany na dywanie, nie? Ja na przykład przepoczwarzam się w potwora, kiedy to się dzieje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jestem bardzo zmęczona albo bardzo zestresowana pod jakąś bardzo silną presją. Nagle zaczyna przeszkadzać mi bałagan i brud. I zaczynam fukać, zaczynam być niemiła dla moich osobistych dzieci. Dzieci, przepraszam was za to. Jestem okropna, nagle wszystko zaczyna mi przeszkadzać. Po prostu zamieniam się w tyrana. Jest to spowodowane tym, że jestem bardzo zmęczona. Ja jeszcze I nie widziałam Oli Tyrona. mogę być przez tydzień w bałaganie i jest okej. Ale jest ten jeden moment, kiedy jest mi trudno, jest mi ciężko w emocjach. Wtedy jestem potworem. Czasami też mamy też taki przykład odnośnie na przykład dotyku, nie? Że jest moja ukochana mama, do której uwielbiam się przytulać, ale wtedy, kiedy jest mi źle, mogę na przykład nie móc wytrzymać tego dotyku i tej bliskości, tego przytulenia i mogę wtedy bić. I to wcale nie oznacza, że nie kocham swojej mamy, tylko na przykład może to oznaczać to, że jestem zmęczonym człowiekiem. Albo jest mi źle. Albo za dużo przeżyłem różnych trudności w placówce swojej edukacyjnej i nie mogę się przytulać, bo moje ciało bardzo to mocno odbiera i wcale nie jest mu przyjemnie. Że tych przykładów oczywiście można by było mnożyć i mnożyć i mnożyć, i pewnie jakaś kanapa też osobna znajdzie się w naszym zanadrzu w tym temacie. To dziś chodzi nam głównie o to, żeby pewne rzeczy bardzo zaakcentować, nie? Że to jest jednak istotne. Natomiast nie sprowadzajmy ludzkiej sensoryki tylko i wyłącznie do tego wąskiego kawałka, jakim jest kwestia zaburzeń. Bo jesteśmy czymś więcej niż zaburzonym albo niezaburzonym czymś. To tak już podsumowując, a ten drugi obszar uwagi to, jaka to jest różnica, Asiu? Powiesz ładnie? Że różnica, że Z uwagi. o faktach, obiektach i zjawiskach mam Oczywiście. powiedzieć. Więc zasadniczo jest tak, że większość ludzi rozwojowo, naturalnie skupia się na ludziach, na tych drugich ludziach, co są Zaraz obok będą nas. przykłady. A ta mniejszość skupia w sposób naturalny, taki, wiecie, to nie jest kwestia tego, że ja wybieram, na kogo zwracam uwagę, tylko po prostu tak mam od urodzenia. Że moją uwagę przyciągają fakty, obiekty i zjawiska i analizowanie, i że mogę sobie siedzieć i patrzeć na przykład, jak te listki tak sobie machają jesiennie za oknem, i to będzie pasjonujące. Ale może być tak też, że pasjonujące będzie analizowanie drugiego człowieka, ale w kontekście takiego właśnie analizowania. To jest naturalna ścieżka. To jest coś, co nie wymaga od człowieka autystycznego jakiegoś wysiłku. To przychodzi naturalnie, jak oddychanie, jak. Może tak być, że człowiek z spektrum autyzmu lat, nie wiem, 6 czy 7, budzi się rano i jego umysł już jest w pełnej gotowości na to, aby się angażować w Minecrafta na przykład. Nie? Znamy takie przecież przypadki ludzkie. Albo na przykład człowiek bardzo mały, albo człowiek z niepełnosprawnością, obojętny zresztą, jest cały czas pochłonięty kręceniem kółeczek i dostaje sobie dużo samochodzików i każdy z tych samochodzików się odwraca i się kręci, albo się przykłada i się kręci, bo umysł, jak ja to się, tak czasem sobie dowcipkuję, że umysł pełen jest kręcących się kółeczek i jest w pełnej gotowości cały czas po to, żeby właśnie koncentrować się dokładnie na tym. Oczywiście dziecko nieautystyczne też może sobie kręcić kółeczka, bo to może być fajne, bo generalnie kręcenie kółek od samochodu jest fajne. Tylko w umyśle dziecka nieautystycznego w tym momencie wpadnie ten pomysł, żeby zaangażować tą drugą osobę, która jest obok mnie, w sposób taki naturalny do tego, nie? Chociażby, mamo, popatrz, jak kręcą się kółeczka w tym samochodzie. Albo na przykład kręcenie kółeczkami, kiedy jesteśmy bardzo małymi ludźmi, generalnie możemy kręcić kółeczkami, bo jesteśmy właśnie jeszcze mało rozwinięci i to jest fajne. Kręcenie kółeczek będzie czymś w rodzaju takiego tylko pretekstu do tego, aby aktywnie nawiązywać relacje z drugim człowiekiem. I to nie jest tylko tak, że dziecko się
koncentruje na kółeczkach, ale właśnie jest cały czas aktywne i sprawdza na przykład, co robi w tym czasie mama, albo wręcz próbuje zakomunikować w jakikolwiek sposób, że to jest istotne. I tam się bardzo dużo dzieje w takich aktywnych rzeczy z poziomu budowania kontaktu z drugim człowiekiem, co nie oznacza, że osoba w spektrum autyzmu myśli tylko o obiektach, zjawiskach, przedmiotach i analizie i w ogóle nie zwraca uwagi na zjawiska ludzkie i nie koncentruje się na relacji, żebyście też nie rozumieli tego w sposób taki zero-jedynkowy. Chodzi o dominujący i bardziej naturalny sposób kierowania uwagi. Powiedz jeszcze o rurach spustowych, na przykład. Znam człowieka, który uwielbiał w czasie spacerów skierować swoją uwagę, idąc po ulicy, na to, jak schodzą rury spustowe z dachu, czy woda nimi wypływa na chodniki, czy wchodzi do kanalizacji. I generalnie sens i cel spaceru był taki, żeby sprawdzić na ulicach dokładnie, jaki jest odpływ wody z dachów. Nie? I to też było naturalne dla tego człowieka na tym etapie rozwojowym. I on w tym czasie, jakby trudno mu było dostrzegać innych ludzi, a ja mogłam mu towarzyszyć na tym spacerze w taki sposób aktywny w momencie, kiedy mogliśmy się dzielić tą informacją. Nie? O, zobacz, ta wchodzi tu, a ta wypływa na zewnątrz. O, ta znowu wchodzi do dziury, a ta wypływa na zewnątrz. I budowaliśmy relacje w oparciu o to, co jest naturalną taką ścieżką uwagi tego małego człowieka. A tymczasem u ludzi nie spektrum autyzmu może się na przykład zadziewać w sposób naturalny takie zjawisko, że idę do szkoły i mówię wierszyk, choć jest to być może sytuacja mega stresująca, ale decyduję się zrobić to dlatego, że chcę zrobić przyjemność swojej mamie albo na przykład fajnie wypaść przed panią. I to decyduje o tym, że angażuje się w jakąś aktywność, typu wierszyk. Podczas gdy człowiek autystyczny będzie potrzebował tego, żeby mu wytłumaczyć, dlaczego ważne jest powiedzenie tego wierszyka. My w ogóle mamy taką trudność, chyba warto się do tego Asia przyznać, mam tu trudność, żeby podawać przykłady z życia nieautystycznych ludzi, szczególnie dzieci, no bo tak się złożyło, że jednak większość dzieci, z którymi mamy dookoła jakieś doświadczenia, to są jednak dzieci nie te takie typowo rozwijające się, ale miałyśmy kiedyś jedno doświadczenie, które nas kompletnie zwaliło z nóg, które nam pokazało naocznie, że to, o czym mówimy, to nie są wydumane bajki. Byłyśmy kiedyś na rynku, to jest cała historia, nie ma czasu, by jej opowiadać, ale byłyśmy na rynku z dzieciakami generalnie oglądać gołębie i nasze dzieci tam robiły różne rzeczy z tymi gołębiami. To był rynek w dość dużym mieście, więc siłą rzeczy ludzie się tam pojawiali i nagle zauważyłyśmy, że było tam niemowlę w wózku z tatusiem. Niemowlę ile mogło mieć? Z rok? No, no takie, tak około poniżej roku. Taki, wiecie, bobas. I myśmy siedziały kompletnie zadziwione, ponieważ widziałyśmy te rzeczy, które to niemowlę robiło. W jego otoczeniu było mnóstwo rzeczy. Były te gołębie, dużo się ruszało. Każdy coś tam, tam się dużo działo. Można było zwracać uwagę naprawdę na miliard różnych szczegółów. A to dziecko w tym wielkim rynku wyłapywało ludzi i cały czas na tych ludzi się patrzyło i żeby było jeszcze bardziej niesamowicie, to ono cały czas odwracało się do taty i próbowało temu tacie zakomunikować, że słuchaj, widzę ludzi, to mnie ciekawi. Fakt, że tata trochę nie zdał egzaminu, ponieważ był zajęty innymi rzeczami i nie widział tego, że jego dziecko próbuje bardzo aktywnie się komunikować. Ale to było coś niesamowitego, nie? Jak to maleństwo dzieliło się i właśnie szukało kontaktu. Jak ono aktywnie w te zjawiska takie właśnie ludzkie, społeczne wchodziło. Jak ono było po prostu tym nieprawdopodobnie zafrapowane. To było na poziomie oczywiście rozwojowym małego dziecka, czyli jego uwaga w ogóle była krótka, więc ono się krótko na czymś tam skupiało, ale ono było cały czas mega skoncentrowane na zjawiskach ludzkich. I to jest coś, co pokazuje właśnie te różnice pomiędzy kierowaniem uwagi u osób nieautystycznych i u osób autystycznych. I dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że kiedy rozumiemy, z czego wynikają pewne rzeczy i pewne zachowania,
to jest nam dużo łatwiej odpowiadać na potrzeby naszych dzieci, tak sobie o tym myślę. I kiedy uda nam się w głowie, tak sobie myślę, kiedy, bo tak odnoszę do siebie, że jak mi się udało jakby ogarnąć w swoim umyśle temat, że uwaga mojego dziecka jest zorientowana na fakty, obiekty, zjawiska i trochę trudniej jest mu dostrzegać ludzi, to ja przestałam stawiać przed moimi dziećmi i sobie oczekiwania, takie, które normalnie adresujemy do większości dzieci. I ja rozumiem, dlaczego one pewnych rzeczy nie robią, w sposób automatyczny muszą się nauczyć. I też nie mam takiego swojego rodzicielskiego poczucia winy, że coś zrobiłam nie tak i źle jako rodzic, że moje dziecko zachowuje się w taki, a nie inny sposób. To tak mi dużo tej presji zdjęło z głowy. Ale też sama chyba przyznasz, Asia, że oprócz tego, o czym mówisz, że to jest bardzo ważna właśnie presja, to jeszcze jest choćby taki czynnik, że jeżeli ja rozumiem, co się dzieje z tym moim dzieckiem w jego rozwoju, naprawdę rozumiem, to mi spada frustracja. Bo frustracja, która powstaje jakby w wyniku zachowania dziecka. Jeżeli na przykład moje dziecko mi notorycznie przerywa i nie dopuszcza mnie do słowa na przykład, albo wydaje się, że kompletnie ignoruje to, co ja do tego dziecka mówię, to prawda może być frustrujące. I może budować taki pogląd, że jejku, ono mnie znowu nie słucha, ono mnie znowu ignoruje. A jak sobie jeszcze stereotypy podłączymy na zasadzie, że dzieci z autyzmem przecież ignorują innych ludzi, no to już mamy gotowe zakrzywienie tak naprawdę pewnej rzeczywistości. Jeżeli ja wiem, że głowa mojego dziecka jest w tym momencie wypełniona 65 pluszakami, które tworzą jakieś tam powiązania między sobą i ono aktywnie o tym cały czas myśli, no to ono nie ma szans przecież słyszeć tego, co ja do niego mówię. I to wcale nie jest bezczelne zachowanie, tylko to jest naturalne zachowanie, które wynika ze ścieżki rozwojowej nietypowej dziecka. To była puenta. I warto rozumieć. I chyba czas na nas Czas na dzisiaj. nas. Dzięki. Placenty, pożegnaj się. Uważaj, bo ci ugryzie zaraz i wbije ci szpony. Pożegnaj się, placenty. To jest Pa, taki pa. zbój, bo on mrucze, a jednocześnie potrafi wbić zęby w tkankę. I do zobaczenia. Pa! Uu, trzeba wcisnąć.